Siemanko, witam was serdecznie w pierwszym dniu szkolnym. No i to wcale nie musi być zły okres, bo pewnie macie nowych znajomych, poznacie kogoś nowego, nowych nauczycieli, a może i starych. A już zaraz wychodzi nowa gra, także znowu będzie powód, dla którego będziecie wracać do domu. Ale w dzisiejszym odcinku trafiłem coś potężnego. I tak, otwierałem ikony, otwierałem paczki i to właśnie z tych paczek coś trafiłem bardzo ciekawego, także zapraszam was do oglądania. Dobra, to otwieramy tą paczkę za 100... Wiecie, najpierw otwórzmy może te 10 piłkarzy, to jest na pobocznym koncie, więc zaczynamy. I potem sobie otworzymy tą paczkę 100 piłkarzy. Zobaczmy, co w tej paczce będzie. Francja. Aha, dobra, Klaus. Brighton mistrz? Nie, no myślę, że mistrzem nie będzie, ale top 6 jest szansa. Ledwo co skończyłem Mateusza. Musiałem grindować trochę tu paczek, trochę tego. Trochę tych składów. Tak, tak. O, Ruben Neves, witam. Mega mi się dobrze nim gra, tym Mateuszem. Zariente i Zizu, tak. Za Mateusza nie. Może... No zobaczę. Na razie w sumie nie będę go robił, bo musiał zrobić to przed mistrzostwami, a zostało mi 8 spotkań. Zobaczymy, czy wbijemy może 16. O, 100 piłkarzy otworzyłem właśnie. Dobra, Francja, aha. Kurde, ja by się, nie wiem, tak się zamyśliłem i sobie tak przewinąłem na 100 piłkarzy. No dobra, zobaczymy. Ewentualnie sobie weźmiemy. No, mamy tocy. Dużo złotych foderów. Zobaczymy, czy będzie jakiś footies w ogóle w tej paczce. No, Insigne. No ale... Nie, no litości, nie? I Kessie, no zarąbista paczka, 100 piłkarzy. 100 piłkarzy foderków. Dobra, zrobimy z tego ikonę najwyżej. Dramat, no. Kolejna ikona 90+. Zobaczmy. Pirlo, o Jezu. Dobra, Pirlo, weźmiemy. Kolejna ikona 90+. Zobaczmy, co my tu mamy. A, resztę damy na Quixel. No. Aha, tyle tych ikon otwieram i nic nie leci. Messi z cieniem. I bardzo dobrze. Słuchajcie, tak wygląda ta ławka. Weźmy sobie może, nie wiem, Benasera jeszcze wpuśćmy tutaj gdzieś. Bo brakuje mi takiego środkowego pomocnika, zamiast Mkhitaryana. No i co? No i lecimy, nie? Przez ciebie... Co jest? Ty... Co to za Mbappe? Ej, to jakiś w ogóle jestem. I pierwszy gol! Super. I drugi gol. Dobra, bo mamy rage quit, widzowie. No. Nawet dobrze się gra. W sumie ten pierwszy mecz taki troszeczkę, można powiedzieć, ze słabszym rywalem. Za to gracze. Mecz o 11. I gowu! Ale ten strzał po ustawionym bramkarzu. Greedy zrób? A to nie jest dziewczynka Bellingama. I golazo! Messi! Ale się cieszy! Alvarez? Ładnie Alvarez, pyk. Podanie. Llorente, Mateusz, dobre podanie, ale zaś... A widać, że laguje ta gra chyba coś. Brawo. Kurde, jak to chodzi? No co ty robisz? Podasz to. No i nie mogę. A, dobra. Ja już nie grałem w FUT Champions od 3 lub 4 tygodni. Ale kurczę, no ma... Ej, słuchajcie, no kupiliście tą grę, to czemu nie wykorzystujecie jej tak w pełni? W sensie jakieś tam karty sobie testujecie, gracie dla fanu? Dobra. Dobre podanie, Messi. Carvajal, podanie w pole karne, ale niestety to nie jest jeszcze gol. I tutaj powstrzymuje to bramkarz, bo oczywiście się nie zmieścił mój kochany zawodnik. I ale Alvarez i zablokowany strzał znowu. Dobra. I kończy... Dobra, zesram się zaraz. Nie chce mi się już. Odechciało mi się. 90 minuta stópek. Nie wiem. Dobra, po prostu trochę mnie zaczęło ściskać, nie? Po tym stópku. Dobra, zmienimy sobie tego Alvareza. Dobra, dajmy sobie tego... tego dziada. Ej, czekajcie, co to za taktyka jest? Ja gram 4-4-2, no gdzie tutaj? Ja pierdzielę FC dziady normalnie w tej grze. Ej, te skrzydła się w ogóle nie ruszają. I ma środek. O, dobry odbiór. I golazo! Kto to strzela? Di Natale. Thank you.
Wow! Wow, super! 3 na 3 ma... Karne, widzowie! O, już karne, nie wiedziałem, dobra. Karne. Ja już karne, w ogóle myślałem, że... Nie wiem, może trzecia połowa do grywki. A, do dupy. Pewnie nie wygram w tych karnych, bo kurde, dramat. Dobra, w prawo strzeli. A, w środek ciągle. A, do dupy. Nie, nie wygram tych karnych, widzowie, nie wygram. Nie jestem skupiony, jestem wkurzony na tą grę, że strzeliłem w supek w 90 minucie. Dobra, w lewo strzel. Nie wygram w tych karnych, nie ma opcji. Nie, nie jestem na tyle skupiony, żeby to wygrać. Dobra, GG! Dobra, mamy nagrody, widzowie, za 11 wygranych. Potem lecimy z ikonami 93. Zobaczmy, co w pierwszym piku mamy. Ok, call. Pierwszy foder. Kolejny pik, 94 plus, są 94, nieźle. I zobaczmy, co z tego teraz. Mamy, róbmy diasz, Becker. Dobra, wezmę diasza. I ostatni pik za FUT Champion, za... Co to jest w ogóle, człowieku? Co to jest? Dobra, zróbmy sobie ikonę 93+. Okej, mamy pik z ikoną 93+, na moim koncie. Sprawdzamy, czy trafimy jakąś topową kartę. Pele, nie wiem, co tam jeszcze może być. Pele, może być Ronaldo, może być... Może być... Aha. Schweinsteiger, po raz chyba już, nie wiem, 10. Wow! Dwie karty Footies. Super. Dobra, Forlan Quicksand. Ajax Amsterdam. Jak ten Ajax sobie radzi teraz? O! Kolejny Footies Benacer, witamy. Przecież no ludzie, no jak oni mają tak, teraz tak ulepszać karty, to jest dramat. Pozdrawiam Ejsiczka. O, Lewandowski. Gagri, 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 gagri. Pozdrawiam Ejsiczka. Fajnie, Lewandowski. Dobra. Ile tych Brazylii? Normalnie 10 tysięcy Brazylii będzie lecieć w tych paczkach. I kolejny to, i kolejny Footies. Zobaczmy, co my tu mamy. Ja pier... No co to jest z tą Brazylią? No to jest jakieś nienormalne. Dobra. Przepalmy to sobie na jakąś ikonę. No ile można tych Brazylii w ogóle sypać? No. Ikona! Ale hisz... Ej, nie wiedziałeś? Okej, okej, dobra. Nie wiedziałem, że może wyskoczyć ikona z tego. Chyba, widzowie, to jest chyba rzadkie. To jest chyba rzadkie. Dobra, ikona 93 plus do wyboru od Kamo. Zobaczymy, co w tej ikonie będzie. Czy będzie Pele w końcu na jego koncie. Aha, fajny Pele. Dobra, weźmy Luisa Figo. Dobra, a nie ma skipa, chyba nie ma podglądu paczki. Trzeba to najpierw dać ten podgląd, a później ten. To był Hulit! Z paczki 10 piłkarzy 85 plus! Co to się dzieje, widzowie? Mamy wrzesień! Słuchajcie, w końcu go trafiliśmy. Złoty Bellingham go wciąga, nieprawda. 800 tysięcy, najlepsza karta, najlepsza ikona w grze. Zaraz obok Pele. I kolejny pik 93 plus. Kamo! Zobaczmy, co u ciebie będzie. Czy będzie tym razem Pele? O kurde, Maldini van Persie. Dobre karty, tylko szkoda, że duplikaty. Dobra, i sprawdzamy. Co my tu mamy? Aha. Aha. Del Piero Sokrates. Zrobimy Sokratesa. Skipnijmy sobie kolejną. I robimy kolejne ikony. Van der Sar, kolejny... Ej! Coś tutaj zbyt dobre karty lecą na koncie Kamo. Hulit. Teraz Van der Sar to ty. Dobra karta. 90 tysięcy, ale fajny bramkarz. Jeden z topowych. Prędzej Feyenoord spadnie z Ligi Holenderskiej, niż oni wygrają ten mecz. O, Kamavinga! Challenge! Dobra, zobaczymy, okej. Okay. No, debiut Felixa i Cancelo w Barcelonie. Dobre transfery. No, ciekawe to będzie. A Fati w ogóle do Brighton poszedł. Ciekawe, jak to będzie w ogóle wyglądać w grze. Bo Cancelo mamy lewa obrona, Felix mamy pewnie skrzydełko albo gdzieś środkowy pomocnik ofensywny. Jak to się ustawi jakieś 4-3-3, na przykład Felix za Lewandowskim, gdzieś tam lewe skrzydełko, prawe skrzydełko, no i Lewandowski może w końcu będzie dostawać jakieś piłki pod nogę, bo to obecnie to wygląda jak padaka totalna. Okej, okay. Ikona 90+.
Moje oczy. No i otwieramy kolejnego pika. 90 plus tym razem Toss Foot i zobaczymy, czy wyskoczy coś topowego. Super pik. Słyszałem, że gdzieś tam w jakimś województwie mają te lekcje krótsze zrobić. Po 30 chyba, po 35 minut? Mniej lekcji, coś takiego. Chcą sprawdzić, jakieś testy robią w jakimś województwie. Ileś tam szkół, no. Nie, no jak dalej remis. Nie, no nie możemy po raz 10 zremisować z Fortuną, no litości. No znowu ten Maldini, no czemu teraz drugi raz Maldini leci, kiedy on nie chciał cały czas lecieć, a teraz sobie leci Maldini. Otwieramy! I... gówno. Dumfries! I proszę bardzo, i kolejna różowa karta do kolekcji. Koniec? O, to fajnie, remis. Dobra, widzowie, dzięki. Nie no, co wy, to myślicie, że co, ja skoczę se? Proszę, tym razem. Aha, o, George Best, witamy. Słuchajcie, jeszcze jest jedna sprawa, jeżeli jeszcze nie kupiliście sobie FIFA, to oczywiście na Instant Gaming macie ją taniej. Wystarczy wejść z tego linka, co macie pod streamem albo z czatu, z komendy. I możecie kupić wersję Ultimate za 339 zł 86 groszy na peceta. Na Xboxa de facto jeszcze nie ma. A w wersji standardowej za 240 z mojego reflinka. A jeżeli chcecie kupić na PlayStation, to oczywiście wchodzicie sobie, wpisujecie jakieś PlayStation, wchodzicie sobie na gift cardy. Wchodzicie na przykład na PS5, szukacie, o, jak będzie dostawa, to wtedy sobie kupujecie gift carda, powiedzmy, nie wiem, ile tam będzie to FIFA na PS5, Ultimate, 500 zł, no to wtedy kupujecie łącznie, ale de facto on, te gift cardy są tańsze. Jak będzie dostawa, to oczywiście te gift cardy macie taniej, tam za 378 zł możecie kupić sobie na Instant Gaming grę wartą prawie 500 zł. Także jak coś, to pamiętajcie, reflink na pod streamem, albo też bierzecie udział w giveawayu, jak coś. Jak już będzie premiera FIFA i ktoś kupi z mojego reflinka równowartość gift cardów na PS5 albo na przykład nową FIFA na peceta, no to wtedy bierze udział w giveawayu o nagrody, także warto. Wydaje mi się, że i tak macie plus win-win, bo jeszcze do tego dostajecie też, możecie w ogóle też sobie FIFA pointsy kupić za to, jeżeli tam zaoszczędzicie, nie?